pana prezydenta miasta Puławy Janusza Grobla. Dzień dobry Państwu, Panie Ministrze, Panie Posłzie, Szanowni Państwo. Tak jak moje Panie Przewodniczynie mówiły, mamy dzisiaj w Puławach szczególny dzień. Raz, że jesteśmy w okolicach Dnia Nauczyciela. Dzisiaj będziemy również pokojnie świętowali Dzień Nauczyciela w naszym mieście. A druga, myślę, że bardzo istotna okoliczność, że oddajemy piękny kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11, Gimnazjum nr 3 i Przedszkole nr 3, bo mam nadzieję, że te wszystkie placówki oświatowe będą z tego boiska, z tego kompleksu boiska korzystały. Ale te boiska nie tylko adresowane są do społeczności tych szkół, adresowane są również do społeczności osiedla Niwa. Sądzę, że od rana do wieczora będą tętniły życiem, że tu będzie pierwsze wypróbowanie się talentów sportowych, talentów, które. I tu chciałbym również dzisiaj do pana ministra i do pana posła rozsławiają nasze miasto, nasz region, Polskę na arenach sportowych całego świata. Panie ministrze, to właśnie Puławscy sportowcy zdobywali medale na olimpiadach, czy reprezentowali, to byli to Puławcy, piłkarze ręczni, lekkoatleci, ostatnio polarze, taką dyść. No nie mamy sportów zimowych, ale myślę, że przekażę Państwu miłą wiadomość, że uruchamiamy sztuczne boisko w tym, lodowisko w tym roku, że będzie to kolejna atrakcja sportowa w naszym mieście przy Mosiszu. Bo kompleks boisk, który został zrealizowany w sumie kosztowej, będzie nas kosztował 3,2 miliona złotych. Ale do tego jeszcze doszły ciągi komunikacyjne, które Państwo mieli możliwość obserwować, są jeszcze realizowane, bowiem na ostatniej sesji Rada Miasta postanowiła, że skoro mamy oszczędności przetargowe, należy również tą infrastrukturę komunikacyjną w tym obiekcie wzbogacić. No ale tak się składa, że Szkoła nr 11, Gimnazjum nr 3, no muszą nam dać nam trochę oddechu z inwestowaniem, ponieważ inne obiekty, inne placówki czekają na to, aby te inwestycje mogły być prowadzone. A jakie te inwestycje przymierzamy w Puławach na następne lata? W pierwszej kolejności jest to Szkoła Podstawowa nr 1. Mamy gotową dokumentację i będziemy w przyszłym roku na pewno realizowali konkurs boisk. W ramach rewitalizacji terenów miejskich chcemy zrealizować boisko przy Szkole Podstawowej nr 3, nr 6, przedszkolu nr 10, 13 i chcemy również 16. Przedszkole nr 3 po sąsiedzku ma duże również potrzeby inwestycyjne, ale jeszcze tutaj poczeka, ma tu około 3 milionów złotych. Gdybyśmy, proszę Państwa, to wszystko łącznie ze skateparkiem zsumowali, potrzeby w ramach infrastruktury sportowej, rekreacyjnej opiewają na około 16 milionów złotych z przedszkolem właśnie nr 3. Ale przed nami jest największa inwestycja sportowa w naszym mieście. Inwestycja, która zrobi na imię wielofunkcyjna hala. I tutaj, proszę Państwa, nawiązaliśmy dzięki pomocy naszego posła pana Krzysztofa Szulowskiego, współpracę z panem ministrem Stawiarskim. Staram się z panem ministrem od początku roku współpracować, jeśli chodzi o realizację obiektów sportowych i oddawany kompleks boisk. Jest to duży udział pana ministra, panie ministrze, dziękuję mu za ten udział. Projektowana hala sportowa przez pana ministra została wpisana, jeśli chodzi o obiekty strategiczne dla naszego polskiego sportu. Również za to, panie ministrze, dziękujemy i w tej chwili opracowujemy dokumentację na jej realizację. Ale rozwój sportu nie byłby możliwy tylko przez realizację infrastruktury. Pamiętajmy, że musimy mieć tutaj sponsorów, którzy chcą ten sport sponsorować. Obecnie jest w naszej sali pan prezes Janiszek, który to zakłady azotowe wspomagają puławski sport w wielu obszarach. Panie prezesie, również za to przy tej okazji chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym zaapelować do społeczności wszystkich placówek właśnie skupionych wokół zespołu boisk przy Szkole nr 11, byście Państwo korzystali z tych boisk, by te boiska służyły
tworzyły właśnie szkoły, przedszkolu, społeczności Gniwa, część społeczności naszego miasta. I myślę, że jeżeli te boiska będą tętniły od rana do wieczora życiem, to będzie chyba cel, jaki sobie wszyscy zakładaliśmy. Wcześniej spotykałem się z panem ministrem, mówiłem, że przechodzę obok szkoły nr 9, kiedy przy zapalonym świetle jedne grupy zorganizowane, drugie niezorganizowane, korzystają z tych boisk. Jest to największa radość samorządowca, a takiej samej chciałem doświadczać, przechodząc obok państwa kompleksu. Dziękuję państwu.